Znamy termin pierwszych sesji nowo wybranych samorządowców. Niebawem zostaną zwołane przez komisarzy wyborczych. Kadencja rad upływa 30 kwietnia bieżącego roku. W związku z tym komisarz wyborczy w Suwałkach na obszarze swoim działania zwoła pierwszą sesję nowo wybranych rad na dzień 6 lub 7 maja bieżącego roku. Pierwsze posiedzenie nowej rady poprowadzi radny senior, czyli radny najstarszy wiekiem. Do tego terminu rozstrzygnięte zostaną również drugie tury bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. We wskazanych dniach na pierwszych posiedzeniach zarówno oni, jak i nowo wyłonieni radni złożą ślubowania. W przypadku radnych złożenie ślubowania oznacza objęcie mandatu radnego, natomiast złożenie ślubowania przez wójta oznacza objęcie obowiązków wójta. A także burmistrza czy prezydenta. To właśnie jest ten doniosły moment, w którym radny rozpoczyna sprawowanie mandatu, a włodarz danej gminy czy miasta obejmuje swoje obowiązki. Na tym samym posiedzeniu samorządowcy odbiorą też zaświadczenie o wyborze. Te zaświadczenia zostały już sporządzone niezwłocznie po ustaleniu przez właściwą terytorialną komisję wyborczą wyników wyborów. Natomiast wręczane są z reguły w dniu pierwszej sesji Rady Gminy. Debiut nowych rad i włodarzy zatem nastąpi za niespełna 3 tygodnie.